tworzenia konta dla Blue wam się mega spodobał, więc nie ma co zwlekać, lecimy z kolejnym kontem. Dzisiaj zrobimy sobie konto dla Reda, czyli kolejnej postaci z Rainbow Friends. No i co, i zaczynamy. Generalnie wejdźmy sobie w nasz awatar, bo po ostatnim razie, no jak możecie się domyśleć, wróciłem do swojego pierwotnego wyglądu, więc po prostu zdejmijmy wszystko to, co mamy. I myślę, że z Redem może być trochę problem, bo nie ukrywam, że tak na szybkości podpatrzyłem, czy jest głowa, tak jak w przypadku Blue, i niestety tej głowy nie ma. No ale sobie poradzimy, tak myślę. Weźmy sobie od razu tutaj, zmienimy wszystko na czerwono. Wydaje mi się, że nawet ten model jest całkiem spoko. I co, zaczniemy sobie od ubrania. Ja generalnie nie wiem, czy ja nie mam w sumie takiego ubrania dla doktorka. Wydaje mi się, że mogę mieć, bo robiłem kiedyś różne przybieranki w Robloxie, więc jest duża szansa, że mogę je mieć, chociaż w sumie tutaj teraz się tak wszystko pozmieniało, że sam nie wiem. No nic, dajmy sobie po prostu tutaj na Avatar Shop i wpiszmy doktor. Zobaczymy, czy właśnie doktor Plaga. No doktora Plagi nie planujemy, ale może w przyszłości. Nie, my tutaj potrzebujemy w zasadzie może nie tyle, o właśnie, coś takiego, tylko taki właśnie bardziej coś takiego, o taki, że laboratorium i te sprawy, tylko może bez krawatu. Widziałem ogólnie, że Red nie ma krawata u siebie. O, może coś... To wygląda trochę dziwnie, ale nie wiem czemu, wydaje mi się, że to by pasowało w sumie do niego. Tutaj tak szukam, to jest w sumie całkiem git. Tylko byśmy dołu nie mieli, to jest właśnie główny problem. Uwaga, sprawdźmy jak będziemy wyglądali. O, słuchajcie, może coś takiego? Ej, no nie jest źle generalnie, chociaż już widzę, że to będzie mniej udany niż cosplay, niż cosplay Blue. Ej, nie, ten lepiej wygląda. I weźmy sobie może coś takiego właśnie, z tego co pamiętam on kurczy. Nie wiem, źle to wygląda, nie bardzo mi się podoba. Ale na razie sobie to odłóżmy na bok, zobaczymy czy uda nam się coś innego znaleźć. Dobra, szukam tutaj dalej, mamy też taki bezrękawnik. Może w tym bezrękawniku będziemy lepiej wyglądali, sprawdźmy. On jest nawet otagowany jako red, orange i tak dalej. Wyglądamy jak taki luzak, aniżeli tutaj gość taki poważny z laboratorium, więc tak na razie odpada. No nie wiem, na razie sobie tutaj się porozglądam i zaraz do was wrócę, jak znajdę coś fajnego. Dobra, słuchajcie, mam to. Wiem, że to nie będzie tak jeden do jednego jak jest Red, ale zdecydowałem się na zakup takiego tutaj kostiumu, mianowicie tutaj będziemy mieli górę, a dół będziemy mieli następujące, więc teraz sobie zakupimy, ubierzemy naszą postać i w sumie myślę, że będziemy musieli jeszcze twarz sobie tutaj znaleźć, bo jednak, no jakby nie było, Red ma dużą głowę i ma tak w zasadzie tylko oczy, jako takiej buzi nie ma, więc za chwilę wrócimy, ubierzemy naszą postać i będziemy kminić dalej. Dobra, ubrałem już naszą postać, jak widzicie, no... Do Reda jeszcze mu daleko, to jest taki Red, ale no wiecie, no już nie będę mówił brzydko jaki. A właśnie, możemy wyskalować tę postać. Dobra, no to dajmy po prostu ją jako niską, a jako jakby z dużą głową, więc... No, no jakby spodziewałem się, że będzie jeszcze niższa. Dajmy proporcje 100, nie wiem czy to jakkolwiek zmieni coś. Nie, to wygląda źle. Dobra, zmieniłem naszą postać. Z R15 na R6 już to wygląda trochę lepiej. No, mógłbym go jeszcze bardziej przeskalować, ale darujmy sobie to. Wygląda jak na razie dobrze. Skupmy się teraz na twarzy, bo myślę, że to będzie jakby kluczowe. Weźmy na razie tą, którą miałem, a ja jakby tutaj... Dobra, słuchajcie, znalazłem całkiem fajną alternatywę, to znaczy znalazłem takie oczy. Albo takie oczy. No i teraz pytanie, które będą lepsze. Wydaje mi się, że te są takie bardziej, wiecie, zabawne i tak dalej, ale w sumie te wyglądają o wiele lepiej, więc te sobie też zakupmy. Tak też zrobimy. I tak myślę, że zdejmiemy tę całą twarz i zostawimy domyślną. Ale tak trochę pokombinuję i już do was wrócę, jak będę gotowy ze wszystkim. Dobra, słuchajcie, tak wygląda finalnie nasza postać. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie wyglądała gorzej niż jest. Użyłem tej twarzy finalnie, Hype No Face. Szukałem jakby twarzy, która powiedzmy, w sklepie oczywiście, która w jakiś sposób jakby byłaby bardzo minimalistyczna i w sumie nie znalazłem nic fajnego, więc stwierdziłem, że po co wydawać Robuxy, skoro możemy użyć twarzy, którą posiadam. Tak więc zobaczymy, jak się będzie Red prezentował w swoim naturalnym środowisku, czyli w Rainbow Friends. Dobra, słuchajcie, tak wyglądamy. Spodziewałem się, że ta głowa będzie trochę większa, no ale nie jest źle, słuchajcie. O, nie zdążyliśmy, ale to git. Pójdziemy tutaj
jakby następnym turnusem i zobaczymy, czy uda nam się przetrwać. O, siema, widz, widz, to jest security. Musimy uważać na security. Dobra, mam nadzieję, że tym razem pójdzie nam lepiej niż ostatnio, choć ostatnio też nie szło nam aż tak tragicznie. Zrobiliśmy takiego małego, no, faila, można powiedzieć, ponieważ w zasadzie wszedłem w naszego ziomeczka, chcąc jakby zmienić się w pudło. Mam nadzieję, że tym razem nie powtórzymy tego błędu i że będzie wszystko git. Tutaj początek dobrze nam znany. Dziwny świat. No i bum. Co jest grane. Nie wiem czemu, a zawsze mnie ta animacja jakby śmieszy tego. Zawsze wywołuje to u mnie śmiech. Witaj, potrzebuję twojej pomocy. Kto by się spodziewał. A po raz kolejny jest jeden traitor wśród tutaj całej załogi. O, dostałem aż invite do znajomych. Komu się podoba chyba nasz skin. Moje bloki się przewróciły. Wszystko, co musisz zrobić, to jest znaleźć i odłożyć. W ogóle legenda mówi, że kiedyś ukończę tę grę. W sensie przejdę całe Rainbow Friends. No nic, zbieramy, słuchajcie, klocki. Taki jest zacny plan. O, nawet nie mogę zebrać ani jednego, jak w ostatnim odcinku miałem team, kto... O nie! Ojeju! Ojeju, słuchajcie, zaczęło się grubo. Jak w poprzednim odcinku miałem team, który w ogóle nie chciał współpracować i w zasadzie tylko kampili się w tych prezentach. Tak, no tutaj wygląda to jak na razie lepiej. Mamy już trzeci klocek i odłóżmy nasze wszystkie klocki. O, wezmę tutaj, o, naszą friend listę schowam, żeby nam nie zasłaniała. O Jezu, ejju, zdałem się zbejtować. Najgorzej na świecie. Myślałem, że to jest prawdziwy blue. Autentycznie. Dobra. Czy ja tutaj... Ojejku, oni tutaj są znajdowani jeden za drugim dosłownie. Tragedia. Tragedia jednym słowem. No nic, odnieśmy te dwa klocki, które mamy. Ja myślę, że do następnej rundy to przetrwa nas naprawdę niewielu, tak myślę. Obstawiam, że nie wiem, tak... Z połowa to odpadnie w takim tempie. Ale to też jest dobre ten. To też jest dobry prognostyk, słuchajcie. To znaczy, że nasza drużyna się nie boi i że nie będą się chować jak ci w poprzednich odcinkach. Tylko będziemy. Ej, czy. Nie wiem, słyszałem blue. Tylko będziemy tutaj rzeczywiście współpracować i razem postaramy się wyjść z tego tajemniczego laboratorium, czy cokolwiek to jest. Dobra. Widzę, że tutaj ludzie chodzą już z klockami. Nie wiem, czy tutaj jakieś jeszcze są. Tutaj wcześniej był blue, trochę się cykam. No, tutaj jest ktoś w kartonie. To może oznaczać jedno. Albo on tutaj, no, boi się. I kampi, będąc kartonem. Albo blue czyha gdzieś tutaj w pobliżu. Są dwie możliwości, słuchajcie. Tutaj coś jest? Chyba nie. Czy on tu idzie? Halo. Słyszałem go gdzieś. Nie mam pojęcia tylko gdzie. Dobra, wychodzimy stąd. Nic tu po nas, słuchajcie. Jesteśmy... Jezu, słyszę go, tylko nie wiem skąd. Jesteśmy redem, słuchajcie. My się tutaj nie możemy bać niczego. Jeszcze dwa klocki zostały. Może on jest tutaj gdzieś koło teatru? No chłopie, wyłaź z tego kartonu. Jeju, ile nas zostało? Zostało nas tylko sześciu. Masakra. Wszyscy podpadali praktycznie. My tego, słuchajcie, no nie wygramy w takim tempie, naprawdę. Dobra. Siema T-Rex. Weźmy sobie... O nie! Jezus Maria. Czy ja przetrwałem? Co to było? Co jest grane? Czemu on mnie nie załatwił? Co jest grane? Słuchajcie, ja już myślałem, że jesteśmy martwi. Zresztą powinniśmy być. Ja w niego wszedłem tak właściwie. Co tu się wydarzyło? Nie mam pojęcia. Dobra, ostatnie dwa klocki. Gdzie one są w ogóle? Tutaj coś jest? Nie ma nic. No trochę będzie słabo, jak odpadniemy już w pierwszym etapie. Fajnie byłoby jednak, no, przejść dalej. Tutaj coś jest? Czy to jest? Nie, to jest taki schowek. Pet blue. Dwa klocki. Nie zdziwię się, jak
Ktoś ma, a tu też się, dobra, zaczęły nam się pokazywać na mapie. Tylko nie możemy też iść tak na ślepo, musimy też uważać, żeby no jednak nie wpaść na tego blue. Bo jak wpadniemy, no to będzie lipa totalna. Dobra, mamy jeden klocek, idę go odnieść. A nie, tu, dobra, tu jest teatr. Dobra. I zostanie nam jeszcze jeden. Powinien też nam się gdzieś tutaj na mapie pokazać. Gdzie on jest? Żyje nas cały czas 6. O! Jest, udało się! Dobra, ale no jest nas tylko 6, więc kolejne etapy będzie dość ciężko przejść. Ale będziemy walczyć, słuchajcie. Nie poddamy się tak łatwo. Bo czemu byśmy mieli się poddać? No i teraz Green nadchodzi. Chyba Greena byłoby zrobić najciężej, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o te wszystkie postacie. Byśmy musieli takiego dużego patyczaka zrobić. Odpocznij, trochę potrzebujesz tego na jutro. No, słuchajcie. No, trochę nas tutaj... No, zostało mało. Ja idę sobie telewizję obejrzeć, bo... Nie mogę znieść tej kolejnej nocy. Swoją drogą muszę więcej grać w takie gry typu właśnie jakieś horrory przygodowe w Roblox, bo one są naprawdę bardzo fajne do grania. Takie są, wiecie. Jeżeli jeszcze gracie ze znajomymi, to poniekąd można powiedzieć, że one tak integrują jakby cały team. Wygląda na to, że Green się obudził. Myślę, że wie, że tam jesteś. Green, z tego co pamiętam, to jest ślepy. No właśnie, jest ślepy. Choć jak widać po poprzedniej rundzie, Blue też jest ślepy, no bo nie zauważył nas ewidentnie. Mimo, że byliśmy, no... praktycznie do schwytania. Dobra. Widzę, że nikt nie chce tego podnieść, to ja podniosę. I mamy drugą paczuszkę. Ej, podniosłem tą drugą? Tak. Siema, w wencie się schowamy. Czemu on tak... Ojejoj. Co jest grane? Dobra, cykam się. No oni uciekają chyba. Dobra, idę za T-Rexem. Najwyżej zginiemy razem. Wiesz, on chyba szuka tego. Masakra. Dobra, idę to odnieść. Weźmy... O, mamy strzałkę. Dobra, chciałem powiedzieć. Weźmy, znajdźmy jakąś strzałkę. No i dobra, odnosimy pierwsze dwie paczki z jedzeniem. O, tu są jeszcze dwie. No to zmotywuje... O kurde, słyszę go gdzieś. Zmotywuje moją drużynę. Właśnie odnosząc te paczki. Ej, kolejna paczka. Kierujemy gierkę normalnie, widzowie. Ewidentnie jest gra kierowana. Dobra, wracam z tym. Odnieśmy to. 6 na 15, całkiem spoko. Ej, kolejna paczka. Co jest grane? Ja mam jakiś tutaj jakiś magnes na te paczki. Nie wiem, będę motywował mój team. O, tej T-Rex też odniósł, spoko. Będę motywował moją drużynę, odnosząc te paczki. No nie, zostało nas już 5, o ile dobrze liczę. Z naszego tutaj zacnego teamu. O, tutaj jakiś ziomek idzie. Dobra, mam wrażenie, że robimy kółeczko. Nie słyszę go gdzieś. Cały czas go słyszę, ale nie wiem skąd, słuchajcie. Zawsze byłem kiepski na grę, na słuch, ale no... W tej grze to jest, no, też bardzo potrzebna umiejętność. Dobra, jesteśmy tutaj w łazienkach, nic tu nie ma. Więc cofnijmy się. Zostało 6 paczek. 6 paczek do odniesienia. I myślę, że... No, wtedy pociśniemy jeszcze i kolejną rundę, bo czemu by nie? Jeżeli nam się to uda. Siema, gościu. Więc skoro on stąd schodził, to mam nadzieję, że eksplorował dobrze. Dobra, się... Ojejku, się trochę cykam. Ale... O, jest. O, odnieśli wszystkie. Spoko, no to kolejna runda, słuchajcie, ugrana. No i mamy tutaj... kolejnego Friendsa naszego. Co za niespodzianka. Pomarańczowo puścił jaskinię. Dokładnie. Orange tutaj się obudził. Poczuł jedzonko. No i w tej rundzie jeden odpadł. Bekonowe włosy odpadły. Ale nasz tutaj core naszego zespołu się trzyma nadal.
Too hard for me. To nieźle. No, powiem wam szczerze, że teraz będzie coraz ciężej właśnie. Na pewno nie pomaga nam fakt, że jest nas mało, ale tej dzielnie walczymy. Zobaczymy, co musimy tym razem zrobić. Dziś jest ostatnia noc. Już ostatnia noc. I naprawisz moją maszynę, pokażę ci, dlaczego naprawdę tu jesteś. No, Red pokaże Redowi, dlaczego tu naprawdę jest. Dlaczego otwory wentylacyjne zaczęły przeciekać? Pewnie dlatego, że tam się czai któryś. Musimy znaleźć 14 bezpieczników. I musimy pamiętać, żeby uważać na wenty. Bo wenty tutaj okażą się naprawdę zabójcze. Nie wiem, cykam się tak chodzić samemu, powiem wam szczerze. No ale też nie mogę awczyć, bo narzekałem na innych. Trochę byłbym hipokrytą, gdybym sam teraz zaczął tak grać. O, tu już był jeden wend. No ja przez to, że tak człowiek jak chodzi, tak nie zwraca uwagi na te wenty za bardzo. Oj, coś tu słyszę. Coś tu słyszę, słuchajcie. Dobra. Wejdźmy sobie tutaj. Wydaje mi się, że tutaj może być jakiś bezpiecznik. Mam nadzieję, że tak będzie. No nie, nic tu nie ma. Dobra, szukamy dalej. Oj! Co to było? Co to było? A, dobra. Ktoś bezpieczniki je odniósł. Tutaj jumpscarują mnie moi własni teammate'ci. Ej, co jest? Myślałem, że coś mi się stało znowu, a zbugowaliśmy się w teksturach, więc spoko, pozdro. Dobra. Czy tutaj coś mogę znaleźć? Chyba niekoniecznie. Dobra, idziemy. Oj, uwaga na wend. Tu nic nie ma. Pamiętam, jak tutaj się kiedyś z Blue goniłem. To były czasy. O nie! Blue! Wydygałem się autentycznie. Głupia gra na Roblox. Niby kwadraty zwykłe. Jak ci coś wyskoczy tutaj z nienacka. O nie! Przeżyjemy? Idź stąd! Dobra, udało się. Ale no, powiem wam szczerze, że fajne emocje. Czy ja mogę pójść? Co to jest ta niebieska? Co jest ta pomarańczowa poświata? O nie! Czy ja zginę, jak nią wejdę? Nie. O nie! O nie, kolejny! Aj! Czy on nam coś zrobi? Nie. Co jest grane? Co tu się dzieje w tej grze? Masakra, ten orange jest giga szybki w ogóle. Dobra. Idziemy sobie stąd. Zostały 3 bezpieczniki. Trochę wstyd, że ani jednego ja nie znalazłem. No ale trudno. Najważniejsze jest to aktualnie, że udało nam się przeżyć. W ogóle zielonego nie widziałem. Nie żebym tęsknił za nim i żeby mi tego brakowało. Ale no. O, nakarmiłem tego pomarańczowego. Spoko. Ilu nas zostało? O nie! Zostało nas 3. Musimy znaleźć bezpieczniki. 3 bezpieczniki. Chyba, że się coś zbugowało. Być może mniej. O, mam! Mam dwa. No to odnieśmy je. Tak powinno zmotywować resztę ekipy. Jak zobaczą, że tylko jeden został. Tutaj ziomek się w szafce itra. Dobra. Jeszcze jeden został. Ostatni bezpiecznik, słuchajcie. Ostatni bezpiecznik i wychodzimy stąd. Mam nadzieję taką przynajmniej. Uwaga. Jakieś tutaj pukanie słyszę. Gdzie jest ten jeden bezpiecznik? Oj! Jeju, wydygałem się znowu. Strasznie się strachliwy zrobiłem. Co się dzieje? To nie powinno się dziać. Benz. No i zgasło światło. Czy my dotarliśmy do samego końca? Nigdy nie przyszedłem Rainbow Friends, więc nie wiem. Nie, kolejna noc jest. Co jest grane?
My nigdy nie skończymy tego odcinka, widzowie. Słuchajcie, to jest dosłownie ekskluzyw ponad 20-minutowy, albo prawie 20-minutowy dla was. Więc koniecznie, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz to w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Uwaga. Kolejna noc. Co tym razem? Nas czeka. Wygląda na to, że będziesz musiał włączyć zasilanie. No na pewno, jeszcze zasilanie włączać. Znajdź sposób na zasilenie zapasowego generatora. Ja nie wiem, co ja mam robić. No ale cóż, postaramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Prawdopodobnie będziesz ich potrzebować. Zostało nas jedynie trzech. Aha, musimy znaleźć 9 baterii. I tu jest ciemno. Proszę latarkę. Włączyć wymyślne oświetlenie, tak. O, to jest takie, wiecie, realistyczne. Mam jedną. O nie! O Jezus Maria. Ja nie wiem. Te postaci mają jakieś hitboxy, takie, nie wiem, jakieś z tyłka, że tak powiem. Ponieważ nie powinienem zginąć, nawet w niego wszedłem praktycznie. Myślałem, że to jest druga bateria, ale nie. O, tu mamy drugą baterię. O nie, słyszę wenty. Tu jest ten purple głupi, który mnie przedostatnio załatwił. Gdzie tu jest wyjście? To jest tu? Jest, mamy dwie baterie. Nice. Siema. Dobra, nic tu po nas. O nie! No i dupa. No nie. Byliśmy tak blisko. Tak blisko byliśmy, ale słuchajcie. Bawiłem się przednio. Chociaż może... Odrodzenie. Słuchajcie. Pomożemy. Pomożemy tutaj naszym widzom. Czy nie? Odrodzenie też 40 gemów. Za robuxy. Dobra. Pomożemy naszym ziomeczkom. Słuchajcie, ten odcinek jest taki długi, że musimy im pomóc. Naprawdę. Mi się już udało kupić te? Nie, jeszcze nie. Tak. Chcę zakupić. Dobra, mamy gemy. Odradzamy się, słuchajcie. Oszukaliśmy przeznaczenie. Ja muszę pomóc moim kolegom z zespołu. Nie mogę... O nie, nie mogę ich zostawić. Idź stąd, Green. Idź stąd, chłopie. Ej, nie wiem za bardzo, co mam robić w tym momencie. No idź stąd, chłopie. Jak się on patrzy, zobaczcie. On praktycznie... Nie, no nie mogę pójść po tę latarkę. On mi coś zrobi? On przecież jest ślepy, z tego co pamiętam. Oj, zostaw mnie. A? Dobra, idziemy sobie. Obym tym razem przeżył, bo zostały tylko dwa te. Musimy być bardzo ostrożni. Tutaj. Panika. Słyszę wenty. Jest pewnie ten debil. Purple. Na bank. Nie! Głupi orange, nikt go nie nakarmił. W sumie to ciężko, żeby go nakarmić taką noc. Dobra. Schowajmy się gdzieś tutaj. Nie no, nie dajmy się temu orange'owi, naprawdę. Jeszcze blue! Wynocha. Ej, cóż za emocje, słuchajcie. Ten odcinek będzie chyba rekordowy, naprawdę. Ale to specjalnie dla was, widzowie. I stąd orange. Okej, czyli to jest jego trasa po prostu. Ta trasa musi zniknąć. O! Czyżby? Jest! Udało się! Naprawdę musieliśmy revive'a kupić, ale nieważne. Udało się. Wygląda na to, że wracamy do gry. Dzięki, że włączyłeś zasilanie. No i teraz Red się pokaże Redowi. To będzie taka, słuchajcie, normalnie taki
taka tutaj, nie wiem, brakuje mi słów, a nie służyć żadnego niecenzuralnego, więc... Ale najpierw urządzam ci imprezkę pożegnalną. Dobra, impreza pożegnalna. Upewnij się, że wszyscy wykupiliście bilety na imprezę. Dobra, mamy tę imprezę pożegnalną, słuchajcie. Po imprezie pozwolę wam wszystkim odejść, obiecuję. No to się okaże dopiero. Wytrwaliśmy. Chociaż no musiałem użyć tego revive'a niestety. Ale cieszę się, że go użyłem. Yeah, dobra. Kamil, żyjesz? Tak, T-Rex zobaczy na odcinku, w jaki sposób przeżyłem. Ej, mamy tutaj bilety na imprezę. Siema, masz bilet? A, tutaj się bilet wrzuca. Spoko. Mamy czapeczki urodzinowe. Cieszę się, że przyszedłeś. To już czuję, że w tym cieście będzie jakaś intryga. Wszyscy możemy iść do domu. Jakoś nie ufam mu. Uwaga. No i zaraz się przybije balon. Tymczowi przyjaciele. Już koniec imprezy, możemy iść? Chyba ty masz oczy? Irex mnie podrywa, widzowie. Uciekajmy stąd. Nie możemy wyjść. I pewnie tak się zakończy, czy nie? Halo, panie Red. Proszę nas wypuścić. Ucieczka. Nie. Co my musimy zrobić? Aha! Już wiem, co musimy zrobić. No nie! O! Chodźcie, widzowie! Chodźcie, drużyna! Teraz w lewo czy w prawo? W prawo! Jej, normalnie te emocje. Naprawdę, jak na grę Robloxową. O! Uwaga! Idziemy! Już jesteśmy prawie tutaj na wyjściu. Chociaż coś czuję, że to nie będzie koniec intryg. No wyłaź, ziomek. No i niestety, Blue się nie przycisnął. Ktoś go zabrał. Udało się przetrwać. No słuchajcie, myślałem, że to będzie zwykły odcinek z przybieranki Robloxowej, a to była naprawdę całkiem niezła przygoda. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tejże serii, koniecznie dajcie znać w komentarzach, a tymczasem patrzymy na ending. Wygląda na to, że ich nie doceniłem. Widzicie, teraz możecie zobaczyć pierwowzór, a mnie, czyli podróbkę Reda.